Nałęczowskie opowieści. Czytanie performatywne wspomnień o Nałęczowie. Delikatnie oświetlona scena. Na scenie 8 krzeseł ustawionych w rzędzie. Siedzą na nich aktorzy. Wszyscy mają na sobie białe koszule, czarne spodnie i marynarki. Trzymają w rękach gazety. Czasem, gdy czytają, stają z krzeseł. W tle projekcja starych zdjęć z Nałęczowa. Genius Lodzi, duch miejsca, może być opiekuńczy, niewidoczny dla oczu, kapryśny. Nie z każdym flirtuje, nie każdemu daje się poznać. Czy wszyscy bywalcy Nałęczowa poddawali się jego urokowi? Bolesław Prus, Władysław Tatarkiewicz, z pewnością tak. Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, raczej nie. Dziś trudno dociec, czy to oni zignorowali czar miasteczka, czy genius Loci ich zignorował. Wyjątkowe miejsce w Nałęczowie to przede wszystkim Pałac Małachowskich. Mieści się w parku. Pałac został pobudowany przez Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego. Stanisław nie miał potomstwa. Pałac zapisał bratu, który był ekologiem. Badał zawartość wód i ziemi nałęczowskich. Stwierdził, że źródła i ziemia nałęczowska zawierają minerały lecznicze jak żelazo, salicyl i inne. Poza tym bujna przyroda wpływa kojąco na człowieka. I tak powstało uzdrowisko. Sala balowa Pałacu Małachowskich. Ciekawa kolorystyka, pomyślałam, gdy pierwszy raz się w niej znalazłam. Ściany i sufit białe, sztukateria w ciemnej zieleni i brązie. Okropne, mówili mieszkańcy Nałęczowa. Przed remontem była kremowa ze złotą sztukaterią. Okropne, pomyślałam sobie. W pałacu mieści się piękna sala balowa, akustyczna, w której odbywały się koncerty muzyki klasycznej. Występowali tu pianiści, laureaci konkursów chopinowskich, jak pani Halina Czerny-Stefańska, Hesse Bukowska, Adam Harasiewicz, Paleczny, Olejniczak. Zawsze pałac był jakąś tajemnicą. To było coś nieosiągalnego. Pamiętam taras ze stolikami. Było w tych wizytach coś tak nobilitującego, człowiek czuł się ważny. Ciastko czy lody smakowały tam wyjątkowo. Do tego jeszcze ta fontanna przed budynkiem, tulipanowiec zasadzony przez właściciela. Występowała również pianistka z Białorusi, Lili Batyriewa, nagrodzona nagrodami całego świata. Występowali w pałacu śpiewacy operowi, jak Teresa Żylizgara, Bogna Sokorska, Halina Mickiewiczówna, Bernard Ładysz i jego żona, śpiewaczka pani Leokadia. Następni śpiewacy, imion nie pamiętam, Chiolski, Paprocki, Paulos Raptis, początkujący Tadeusz Szukier. Obecnie śpiewa na światowych scenach. Wszystko wiem z pamięci. Nigdy nie spisywałam wspomnień. Dopiero teraz. O pałacu zawsze myślę w kontekście historii miłosnej. Wybudował go człowiek bardzo zakochany w swojej żonie. Stanisław Małachowski, poślubiwszy Mariannę Potocką, zbudował dla niej ten pałac, bo starszy o wiek był według niego zbyt skromny i mały jak dla jego ukochanej żony. Przykro mi, że los spłatał mu figla. Po skończeniu budowy, kiedy myśleli już o przeprowadzce, Marianna umiera.
Stanisław sprzedaje ów pałac i wyjeżdża z Nałęczowa. Pałac. Pierwsze kroki, które stawiam na schodach, powodują, że mam ciarki na plecach. Pierwszy raz jestem w tym historycznym miejscu i czuję, że historia wyziera z każdego kąta. Im wyżej, tym schody bardziej skrzypią i wywołują we mnie lekkie obawy, czy zaraz się nie zawalą. I myślę sobie, że to głupie. One nie jedno zniosły. W pałacu coroczne lipcowe divertimento. Lubelska filharmonia pod batutą profesora Adama Natanka zachwycała niezwykle pięknymi koncertami, zarówno muzyki poważnej, jak i lekkiej, operetkowej. Gościł w Nałęczowie słynny na całą Europę Jerzy Maksymiuk ze swoją orkiestrą. Trio rodziny Wilkomirskich grało cudowną muzykę skrzypcową. Wspomnienia o pałacu? Mój pierwszy bal sylwestrowy. Lata 60. Orkiestra Dęta, żołnierze plus strażacy grają Marsza Radeckiego. Tu mieściła się też siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Występowali znamienici polscy aktorzy. Daniel Olbrychski deklamował poezję Norwida przy akompaniamencie Jerzego Derfla. Wojciech Siemion opowiadał barwnie o swojej pracy aktorskiej i o jego ukochanych Petrykozach. Pałac gościł Krystynę Jandę, Barbarę Wachowicz, Janusza Głowackiego, Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza. Widok pałacu nieodmiennie kojarzyć mi się będzie z tańcem. Przysiadałam na ławeczce i patrzyłam, jak w okresie letnim kuracjusze brali udział w tak zwanych fajfach i natychmiast uruchamiała się moja wyobraźnia. Wędrowałam w czasie i widziałam bale odbywające się w pałacowych wnętrzach. Czułam, jak w powietrzu unosi się miłość, oczekiwania, marzenia. Genius Lozzi. Co się tak naprawdę na niego składa? Na pewno natura. Na pewno architektura. Ale skąd ta energia, ten błogostan, ta lekkość? Moje wspomnienie o Nałęczowie to przede wszystkim kawiarnia Ewelina i otaczający ją ogród. Przechodząc lub przejeżdżając Aleją Lipową, spoglądałam przez ogrodzenie i moją uwagę przykuwały misterne krzesła i stoliki w oryginalnym fioletowym kolorze. Latem rozstawione na tarasie, pełnym zasiadających na nich gości, zimą puste i smutne. Miejsce to jawiło mi się jak zaczarowany ogród, do którego ja nie miałam wstępu. Ale po latach przekroczyłam próg tego magicznego miejsca, bo przecież w Nałęczowie wszystkie drogi prowadzą do Eweliny. No prawie wszystkie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo ta wizyta zmieni moje życie. Ewelina, czyli willa pod Matką Boską. W 1882 roku Edward Raciborski, przedsiębiorca warszawski, zbudował tę piękną, fantastyczną willę jako letnią rezydencję. Willa, jak większość majątków, często zmieniała właścicieli. Przed wojną panowie mieli fantazję i różne zachcianki. Grywali w pokera, kochali piękne kobiety,
W związku z tym zadłużali się i ta willa przechodziła z rąk do rąk. W 1943 roku stacjonował tu oddział SS. Po wojnie mieściła się tu szkoła i posterunek Milicji Obywatelskiej. W dzisiejszych pokojach pensjonatowych mieścił się areszt bez łazienki, mieszkał komendant z rodziną i było archiwum. W jedynce, najpiękniejszym pokoju, mieszkał pan profesor Tyszkowski. Miał fantastyczny fortepian, Bechstein. Pan profesor był kleptomanem. Jednym z właścicieli Eweliny był generał Carski, który miał przepiękną córkę o kaukaskiej urodzie. Zakochała się w Polaku, w oficerze armii carskiej. Był to hrabia Gołodubcow, jak mówiła moja babcia Maria. Ojciec odmówił Tamarze pozwolenie na zamążpójście i ta Tamara w takim niebieskim pokoju narożnym z broni służbowej swojego ojca odebrała sobie życie. W tym domu znajduje się portret tejże Tamary w owalnej, złoconej ramie, na którym we włosach ma sznur pereł. Portret zawsze wisiał w narożnym pokoju. W latach 60. podczas jednej z wielu imprez rodzinnych przyjechała moja ciocia Wacława, która jako jedyna spała w tym pokoju. Proszę sobie wyobrazić, jakie było zdziwienie całej rodziny, kiedy o 12 w nocy, gdy wszyscy spali pogrążeni w głębokim śnie, nagle rozległy się histeryczne krzyki. Ewka, ty wariatko, przecież perły z tego obrazu sypią się na podłogę. I cóż ujrzałem? Ciotka w białej koszuli, z głową w papilotach z trybuny ludu, była roztrzęsiona, krzyczała. Od tamtej pory nikt nie odważył się spać w tym pokoju. Co sprawia, że miejsce uważane jest za jedyne w swoim rodzaju? Jednym z takich miejsc okazała się być herbaciarnia Niezapominajka. Sala była wyposażona w kilka stoliczków, część z nich była oddzielona od siebie chyba matami lub innym przepierzeniem. Na wprost wejścia głównego stał stolik, na którym znajdowały się farby do malowania porcelany, pędzle, filżanki. Obok stał duży kredens wypełniony porcelaną, już gotową do sprzedaży. Kapturki na czajniczki, miody. Na ścianach wisiały obrazy i różne bibeloty, wielkie wachlarze. Sufit przyozdabiały wiklinowe kosze z papierowymi lampionami. Po lewej stronie, przy wyjściu, usytuowany był bar. Na nim stały miody pitne. Za nim była wielka ściana, na której były porobione półki. Z tyłu lustro. A na tych półkach stały słoiczki i puszki wypełnione herbatami rozmaitej maści, a także kawy różnych gatunków. Zapach, jaki się unosił, jest trudny do opisania. Ilość zmysłów, jaka została wtedy pobudzona do tego, żeby chłonąć to miejsce w jak największej ilości, chyba mnie zaskoczyła. Istniała też w Nałęczowie niezapomniana kawiarnia Chatka, nawiązująca do rustykalnych tradycji. Wieczorami gromadziła się tam rozdyskutowana młodzież. Przewodził jej malarz Waldemar Wojczakowski, związany z Kazimierzem, określany mianem diabła z racji swojego wyglądu. Kawiarence miały się rzeczy dziwne i metafizyczne. Między innymi pracująca tu kelnerka z
studentka z Gdańska, zainicjowała seanse spirytystyczne. Nie przypuszczaliśmy wówczas ani tego, że opuścimy Warszawę i osiądziemy w Nawęczowie, ani tego, że po kilku latach bliskim sąsiadem zostanie Diabeł. Wieczory piątkowe i soboty wielu ludzi spędzało w Nałęczowie, w domu i w ogrodzie Mariana Ćwiklińskiego, rodowitego nałęczowianina. Kupił ów malowniczy dom nad słynną willą Czekoladką. Kupił go od pana Sztejmana, wyjątkowo barwnej postaci Nałęczowa przełomu wieków. Był on artystą i znawcą sztuki. Człowiekiem towarzyskim. Wspaniale tańczył. Sam zaprojektował dom, który sprzedał Marianowi. Marian Ćwikliński zapraszał gości do swojego domu. W lecie piło się wino i mocne trunki. Tańczyło na trawie przy dźwiękach akordeonu i dyskutowało o sprawach istotnych. Bywalcy kawiarni Galerii Jaśminowa w Nałęczowie z pewnością pamiętają starą zingerowską maszynę do szycia, taką z pedałem i kołem zamachowym, element wystroju kawiarni. Należała niegdyś do mojego pradziada, krawca ubiorów ciężkich. W pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie, którym, ale wiele lat temu, natrafiliśmy na kawiarnię Jaśminową. Od razu uznaliśmy ją za kultową, za coś najbardziej nałęczowskiego w Nałęczowie. Była taka, że byliśmy przekonani, że była tu zawsze, że była już w XIX wieku. Jej niepowtarzalna atmosfera, stanowiąca kwintesencję tego, co nałęczowskie, biorąc pod uwagę historię tego uzdrowiska, eleganckie i z klasą, zauroczyła nas i prowadzaliśmy do niej wszystkich naszych gości. Czy geniusz Lotti rzeczywiście przypisany jest miejscu? Sposób, w jaki miejsce oddziałuje na nas, czy może nam, to sposób, w jaki my odczuwamy miejsce? Ile czasu potrzeba, żeby go odnaleźć w miejscu, w sobie? Rok 1945. Mam 6 lat. Nałęczów, wille Tolin i Joya. Tekst nieczytelny. To moje najpiękniejsze wspomnienia, powracające przez lata z różną mocą obrazów. Ale właśnie obrazów. Droga z Lublina z moją ukochaną ciocią na zawsze. Nie pamiętam rozstania z moją mamą i bratem. Nie jest to pierwsze. Obraz podróży zatarty. Z przekazu wiem, że to chłopska furmanka. Tolin. Te nazwy pamiętam przez całe życie. Czuję zawsze zapach butwiejących liści. Fragment nieczytelny. I wilgotności. Widzę siebie, malutką postać krążącą wokół klombu. Nie pamiętam, co robię. Czy mam jakieś zabawki? Dom w środku. Pełen mroku. Słońce jakby stale zachodzące. Cisza. Zamknięte drzwi. Już nie mogę wychodzić. Dzisiaj myślę o tym, to skulenie, lęk. Mając wiedzę o tamtym czasie, rozważam dzisiaj młodość i ciszę domu. Obok Tolina, komisariat milicji. Nagle Tolin znika i znajduje się w Joy.
Jasny, duży pokój z białymi meblami, przestrzeń, ogród, drzewa. Ciągle pojawia się ogród. Mogę być w nim. Nikt mnie nie ogranicza. Jestem w nim najczęściej sama. To wspomnienie przechodzi w obraz o pojawiającej się lalce szmacianej. Nie jest ona zwykła. Nigdy później jako dziecko takiej nie spotkałam. Jest artystycznie wykonana. Jest też osoba, która daje mi ją w prezencie. Silna, piękna, mówiąca szeptem. Ten szept mam zawsze w uszach. Jest tajemniczy, ale przyjemny. Potem wiem, że ma uszkodzoną krtań. Jestem często blisko niej. Nie pamiętam innych osób. A było tam, fragment nieczytelny, był to dom dla twórców po powstaniu warszawskim. W romantyczne wspomnienie wpisuje się także sesja zdjęciowa dla klubowych seniorek, jesiennych entuzjastów i ziemianek. Sesja odbyła się w willi Joya, niegdyś należącej do żony ministra Józefa Becka, pierwszej damy międzywojennej dyplomacji. Na salonach wśród antycznych mebli my, seniorki, w toaletach nawiązujących do tamtej epoki. Ulegając czarowi chwili, czułyśmy się jak księżniczki. Genius locji, duch miejsca, nie każdemu daje się poznać. W Nałęczowie, na ulicy Lipowej, mieścił się zakład fotograficzny pana Wiesława Malickiego, jedynego fotografa w okolicy. Doskonale pamiętam ten półmrok panujący we wnętrzu willi pod jesionem oraz ciszę i zapach chemii fotograficznej. Była tam jakaś magia, coś nieznanego, tajemniczego, ale bardzo ciekawego, a zarazem pociągającego. Kronikarz z zamiłowania zawsze uwieczniał życie naszego miasteczka. I właśnie on zaszczepił we mnie taką wrażliwość na otaczający nas świat. Zawsze spokojny, opanowany jakby poza otaczającą rzeczywistością. Patrzył przez pryzmat obiektywu. Duże wrażenie zrobiły na mnie zdjęcia pana Czarkowskiego, fotografa z początku XX wieku, mającego pracownię na ulicy Granicznej w Nałęczowie. Ten budynek istnieje do dziś. Czarkowski zapisał historię naszej miejscowości. Powódź, cyganów z niedźwiedziem albo wóz z wołem. Do Nałęczowa przywiozłem swoją dziewczynę. Do parku zdrojowego weszliśmy jedną ze wschodnich bram. Co za widoki, co za zapachy. Serca zabiły mocniej. Czy trafiliśmy do raju? Aleja Kasztanowa zawiodła nas prosto na Wyspę Miłości. Przywitał nas elf, strażnik tej wyspy. Zdawało się, iż gra tylko dla nas na tym zaczarowanym flecie. Pełną piersią wdychaliśmy nałęczowskie świeże powietrze. Podziwialiśmy staw, po którym pływały majestatycznie białe, dumne łabędzie. A na samym środku stawu królowała fontanna, zwana wodną panną lub pierwszą damą Nałęczowa. W
palmiarni i pijalni piliśmy orzeźwiającą wodę ze źródła miłości. Odpoczywaliśmy w otoczeniu palm, juk, dracen i innych roślin egzotycznych. Do niewielkiej fontanny wrzuciliśmy jakieś drobne monety, koniecznie przez lewe ramię, aby jeszcze tu kiedyś powrócić. Aktorzy wstają i kłaniają się. Wystąpili Rafał Bieliński, Jolanta Jakiewicz, Jerzy Jakiewicz, Maja Kozak, Małgorzata Szpunar, Bogumiła Wartacz, Jarosław Wartacz, Krzysztof Zalech. Reżyseria Katarzyna Jóźwik. Nagranie i montaż Paweł Piwowarski. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski, programu Patriotyzm Jutra oraz Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, a także partnerów Stowarzyszenia Otwieracz, Siedliska Aktywnych Działań Sadownia. Honorowy patronat burmistrza Nałęczowa Wiesława Pardyki. Logotypy partnerów medialnych. Materiał dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska.